Dzień dobry, moje kochane byki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście, kochani, na przyszły tydzień, czyli od 4 do 10 grudnia 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienia, wszystko to jest bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za całe Wasze wsparcie. No i lecimy. Byczki, co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Zobaczmy sobie runę dla Was na nadchodzący tydzień. Wunio. Elegancko, kochani. Wunio jest bardzo, bardzo, ale taką pozytywną runą. Mówi o zadowoleniu z życia, mówi o radości, mówi o ogólnym powodzeniu, często mówi o sławie, mówi o właśnie czerpaniu przyjemności z drobnych rzeczy, ogólnie o takiej właśnie takim trochę hedonistycznym podejściu do życia, ale też mówi o zdrowych relacjach, mówi o wdzięczności za wszystko, co nas otacza. Kochani, bardzo fajna, pozytywna runa. Bardzo, 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 bardzo fajna. Zresztą moja urodzenie, więc ja uwielbiam runy Wunio. Dobra, słoneczka moje, co się będzie działo wewnątrz Was? No gwiazda, kochani, elegancko. No gwiazda to jest właśnie ta sława, gwiazda to są, to jest właśnie zadowolenie z życia, ale gwiazda to też są spełnione marzenia, to jest dobre zdrowie, to jest uleczenie czegoś, jakiejś relacji, to jest, kochani, sięganie gwiazd, to jest spełnianie swoich pragnień. Piękna energia, moi drodzy, może jakieś Wasze pragnienie się spełni, może sięgniecie gwiazd w tym nadchodzącym tygodniu. Zobaczmy tą gwiazdę. Ach, dziesiątka kielichów, super. Czwórka mieczy. No i papież, pięknie. Ósemka kielichów, as kielichów i rycerz mieczy. Kochani, jeżeli marzycie o jakimś urlopie z rodziną, z bliskimi osobami, z osobami, które kochacie, jak najbardziej jest to dla Was na wyciągnięcie ręki w tym tygodniu. Wygląda na to, że część z Was może gdzieś wyjechać, co zapoczątkuje nowy rozdział w Waszym życiu, przyniesie Wam bardzo dużo radości, ciekawych rozmów, dobrej komunikacji. Kochani, bardzo umocni tą Waszą relację. Więc jak najbardziej piękny czas przed Wami. Dla części z Was może się szykować przeprowadzka gdzieś, może szykować się jakiś ważny wyjazd, również natury służbowej dla części z Was, który będzie pewnego rodzaju dla Was spełnieniem marzeń, ponieważ otworzy dla Was nowe możliwości, nowe wrota. Dla części z Was, kochani, jeżeli Waszym marzeniem był awans albo wejście na wyższe stanowisko, jest to też dla Was możliwe po jakimś okresie stagnacji, albo jest to czas, w którym osiągniecie jakiś awans albo sukces i będziecie mogli odpocząć troszeczkę i zregenerować siły. Jedno jest pewne, kochani, jeżeli długo i szczęśliwie jest na wyciągnięcie ręki, być może właśnie uda się pokonać jakieś trudności, w związku z czym nadejdzie właśnie nowy, lepszy rozdział dla Was. Dla części z Was jest też jak najbardziej możliwe poznanie kogoś dojrzałego do związku, na kogo otworzycie swoje serce. Może być to dla części z Was osoba, która powróci do Waszego życia, żeby uleczyć tą relację. Ale dla części z Was może to być zupełnie ktoś nowy, szczególnie jeżeli wybieracie się w jakąś podróż albo gdzieś wracacie w rodzinne strony, może jedziecie na urlop właśnie w rodzinne strony, to tam możecie poznać tą osobę, kochani. I to będzie właśnie Wasze spełnienie. Piękna energia. Zobaczmy w takim razie, co z zewnątrz. A z zewnątrz mamy królową buław. Ach, pasja, namiętność, pewność siebie. Kochani, możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu ognia, baran, lew, strzelec. Jest to osoba pełna pasji, pełna namiętności, bardzo sexy, osoba bardzo pewna siebie. Może też być sławna, może działać gdzieś tam w kontakcie z innymi ludźmi. Na pewno, kochani, jest to osoba, na którą zwraca się uwagę. Zobaczmy, kim jest ta osoba. Co wnosi w Wasze życie, o co tutaj chodzi? Królowa buław. Królowa buław. No, czwórka buław. Okej. Dziewiątka kielichów, ja pierdziulę.
Księżyc, impreza niespodzianka. No, król kielichów. Ósemka była w dwójka, mieczy, wieża. Okej. Okay. Moi drodzy, wydaje mi się, że będzie tutaj jakiś rodzaj niespodzianki u was. Niespodzianki, która wkroczy wasze życie. Dla części z was wasz partner, partnerka planuje wam się oświadczyć, kochani. Dla części z was możecie otrzymać klucze do mieszkania, a dla części z was faktycznie wyjdzie jakaś niesamowita okazja do przeprowadzki albo do zmiany miejsca zamieszkania, która po części będzie waszym spełnieniem marzeń i która w pewnym sensie będzie też takim szokiem dla was, ale przyniesie wam dużo zadowolenia i dużo właśnie tej energii zwycięstwa. Kochani, dla części z was faktycznie możecie poznać kogoś, kto niespodziewanie wkroczy w wasze życie, szczególnie gdzieś pod osłoną nocy, wieczorową porą, do kogo wasze serce mocniej zabije i tutaj może się rozpocząć jakiś romans. Może to być ktoś naprawdę bardzo szczególny w waszym życiu, ktoś, z kim miło spędzicie czas, ale też jest tutaj szansa na coś więcej, moi drodzy. No, może to się zakończyć dosyć sporą namiętnością z tą ósemką była, więc możecie zakończyć po prostu razem wieczorem. Trochę, kochani, nie będziecie myśleć, co robicie. Będzie bardzo energetycznie, bym powiedziała. Granice wam puszczą. No ale z tą szóstką buław, kochani, jest tutaj energia takiego jakiegoś sukcesu, jakiegoś szczęścia w tym wszystkim. Więc bardzo ciekawa energetyka u was. Myślę, kochani, że to jest połączone właśnie z jakąś osobą, która już jest w waszym obrębie i ma niespodziankę dla was, albo faktycznie niespodziewanie jakaś osoba wkroczy w wasze życie, która może je totalnie odmienić. Więc wow, więc kochani, wow, jeszcze sobie tutaj zobaczę, dziesiątka mieczy, siła, no i królowa buław. Powiem wam tak, moi drodzy, jeżeli w wyniku jakiegoś przemęczenia gdzieś tam namiętność między wami trochę osłabła, jeżeli jesteście w związku, no to tutaj, kochani, właśnie jakieś zakończenie jakichś problemów, zakończenie jakichś trudności może przełożyć się właśnie na tą intymność u was, moje drogie byki, i będzie gorąco. Dla części z was, nawet jeżeli jesteście singlami, to właśnie tutaj zakończenie jakiejś trudnej sytuacji wzmoże w was takie napięcie i być może nowo poznana osoba będzie kimś, na kim to napięcie się trochę wyładuje. Także będzie gorąco, kochani. Okej, okay, co w związkach? Zobaczmy. Arcykapłanka. No właśnie mówię, jakieś tajemnice, tajemnice, sekrety, coś niewypowiedzianego, ale jednocześnie bardzo głębokie połączenie. Zobaczmy sobie tą arcykapłankę, o co tutaj chodzi. Oczywiście dla części z was mogą być jakieś ciche dni, jeżeli ta góra kompletnie z wami nie rezonuje, ale tutaj mi się wydaje, że faktycznie chodzi o jakąś tajemnicę. No, dziesiątka mieczy po raz kolejny nam wyszła, siódemka buław, okej. Okay. I znowu arcykapłanka, rycerz mieczy, sąd ostateczny, szóstka buław, trójka mieczy, diabeł, pustelnik. A co to jest za energia tutaj, kochani? No kochani, dla części z was może pojawić się ktoś do romansu u was, albo z waszej strony, albo ze strony waszego partnera, partnerki, oczywiście, że tak. I myślę, że dla części z was może to być ktoś, kto z przyszłości powraca do waszego życia, do kogo wasze serce mocniej zabije, ale uważajcie, kochani, żeby tutaj nie zepsuć związku, który jest obecnie w waszym życiu i żeby nie sknocić czegoś, co budowaliście przez lata. Jeżeli oczywiście w tym związku się nie układa, no to okej, to se działajcie, ale najpierw wypadałoby się z kimś rozstać, zanim ostatecznie, że tak powiem, wejdziecie w jakąś nową relację. Ale tu dla części z was ktoś może was tutaj nieźle skusić, nieźle was tutaj pokusić i kochani, no co się będzie dało, to ciężko powiedzieć. No szóstka mieczy, czwórka pentakli, dwójka kielichów, kochani, no dla części z was może to być tak, że nawet właśnie jeżeli jesteście w stałych związkach, ale w tych związkach nie jesteście do końca szczęśliwi, może powrócić ktoś do waszego życia, kto będzie tym jedynym, tą jedyną, i w końcu część z was może zdecyduje się właśnie pójść w stronę tej osoby, może stwierdzi, że właśnie nie jest szczęśliwa w danym związku i zdecyduje się tutaj na jakieś rozstanie po to, żeby być z kimś, do kogo wasze serce mocniej bije i z kim czujecie tą duchową więź. Oczywiście, że tak może być. Ale dla części z was, kochani, jest tu kwestia faktycznie rozwiązania języka. Mam wrażenie, moi drodzy, że było jakiś dystans między wami. Są jakieś tajemnice, są jakieś sekrety, jest brak komunikacji i w tym tygodniu macie szansę, że tak powiem, nawet bym powiedziała, się pokłócić, ale w tej kłótni wyjaśnić wiele między sobą. Oczywiście powiem wam tak, dla części z was będzie to kwestia uwolnienia się od tego, co nie służy, od jakichś czy toksycznych sytuacji, czy od jakichś osób, które interweniują, ingerują, przepraszam, wasz związek. Dla części z was jednak będzie to gdzieś tam motorem napędowym, żeby wyjaśnić między sobą coś, no i być może, kochani, się rozstać, tak? Więc
No tutaj taki trochę przekaz już mniej sympatyczny, chociaż dla części z Was na pewno bardzo uwalniający, więc tutaj już weźcie jak czujecie. Co u singli w takim razie zobaczmy. A single mają czwórkę pentakli. Kochani, czwórka pentakli może być tak, może być tą energią mówiącą, że Wy niekoniecznie będziecie otwarci na wszelkiego rodzaju romanse i znajomości. Część z Was może być zablokowana totalnie na poznawanie nowych osób, część z Was może trzymać się jeszcze kogoś z przeszłości, a część z Was może być skupiona bardziej na sprawach zawodowych i finansowych i nie mieć za bardzo ochoty na romanse. Zobaczmy tą czwórkę pentakli. Piątka mieczy. Szóstka kielichów. No, rycerz mieczy. As buław, piątka pentakli i dwójka... Dwójka buław, mag, cesarzowa, siła. Moi drodzy, powiem Wam tak... Mam wrażenie, że część z Was dowie się czegoś a propos swojego exa, exowej, z którym dalej czujecie gdzieś tam połączenie. I te wieści nie będą dla Was zbyt przyjemne. Mogą wywołać trochę smutku na Waszych twarzach i w Waszych sercach, ale z drugiej strony mam wrażenie, że będą dla Was ważne po to, że będą takim motorem napędowym, żeby w końcu zostawić to wszystko w diabły i pójść naprzód. Dla części z Was dowiecie się, że ta osoba, nie wiem, właśnie zaczęła się spotkać z kimś innym, dowiedzieliście się, że nie wiem... wyjechała gdzieś, albo dowiecie się, kochani, że coś robiła za Waszymi plecami jeszcze podczas związku, co nie będzie dla Was przyjemne. I mówię, kochani, no z tą piątką pentakli, która jest tutaj ewidentnie, te wiadomości, które tutaj przyjdą, nie będą dla Was zbyt sympatyczne, ale mówię, otworzą Was z drugiej strony na coś o wiele lepszego, coś, co manifestujecie, coś, na co zasługujecie. A może to być, kochani, naprawdę związek z takiego prawdziwego zdarzenia. Dla części z Was może rozpocząć się on od przyjaźni z kimś, kto może być trochę starszy od Was, ale powiem Wam tak, to będzie taki, te wiadomości, które do Was przyjdą, będą takim motorem napędowym, że właśnie, żeby zostawić to w końcu za sobą i ruszyć naprzód, a wraz z tym, kochani, pojawią się nowe możliwości. Dla części z Was, jeżeli nie jest to kwestia tęsknoty za eksem, macie sprawy poukładane i tak dalej, tego typu rzeczy, może być tak, kochani, że właśnie ktoś z przyszłości się do Was odezwie, ale odezwie się w ten sposób, kochani, że tutaj wywoła w Was trochę jakiejś takiej złości, na zasadzie, po cholerę Ty się do mnie odzywasz, ja już Ciebie nie chcę i w ogóle daj mi święty spokój. Ja czekam tutaj na kogoś nowego. I powiem Wam tak, i wtedy ta piątka pentakli może nie być wcale Waszą energią, a energią właśnie tej osoby, która potencjalnie tutaj do Was wraca, która niestety zostanie odesłana z kwitkiem, bo niestety spóźniła się w swoich wyznaniach i w swoich jakichś tam obietnicach i w swoim zaangażowaniu, bo Wy, kochani, już jesteście niedostępni dla tej osoby. Okej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Siódemka mieczy. O Chryste, Panie. Kochani, z siódemką mieczy tutaj bądźcie ostrożni, bo ktoś może właśnie nie mówić Wam całej prawdy. Ktoś może w jakiś sposób chcieć ukryć coś przed Wami. Ktoś może nie być do końca szczery. Ktoś może unikać odpowiedzi, odpowiedzialności czy czegokolwiek innego. Z drugiej strony to też może być Wasza energia. Oczywiście, że tak. No zobaczmy sobie tą siódemkę mieczy. As mieczy, a? Czyli jakaś prawda wyjdzie na jaw. Umiarkowanie, okej. Też dobrze. I dwójka buław, szóstka buław, trójka mieczy, diabeł. Wiecie co, ja mam wrażenie, że tutaj dowiecie się jakiejś prawdy o kimś, o czymś. Powiem Wam tak, tylko właśnie tutaj nie czuję takiego czegoś na zasadzie... Jezu, jak to powiedzieć? Nie czuję czegoś takiego, kochani, bo tutaj faktycznie ktoś coś ukrywa między Wami. Ukrywa między Wami. Ukrywa przed Wami coś. Jest jakaś tajemnica, jest jakaś nieszczerość. Ale mam wrażenie, że jest to związane z jakimś rodzajem albo uzależnienia, albo z jakimś rodzajem toksycznej relacji, którą ta osoba gdzieś tam przechodzi. I myślę, kochani, że w tym tygodniu jakaś prawda wyjdzie na jaw dotycząca tej sytuacji. Może w końcu ta osoba się otworzy na Was i powie Wam całą prawdę dotyczącą tego wszystkiego. Dla części z Was będzie potrzebowała
potrzebowała też Waszej pomocy. I myślę, kochani, że Wy tej pomocy udzielicie tej osobie, że Wy będziecie po części takim aniołem dla tej osoby, która przyniesie jakieś uleczenie, przyniesie jakiś rodzaj naprawy. Dla części z Was, Wasz przyjaciel, Wasza przyjaciółka może Wam powiedzieć, że jest w toksycznym związku, że partner nadużywa siły, przemocy czy czegokolwiek innego, że ją zdradza, że jego zdradza i tego typu rzeczy. I kochani, Wy będziecie tą osobą, która ją wesprze w trudnej sytuacji i pomoże, że tak powiem, rozwiązać jakąś sytuację, uwolnić się z jakiegoś więzienia, dokładnie, i zakończyć to wszystko happy endem. Myślę, że Wy będziecie tą osobą, która właśnie okaże jemu zrozumienie i być może wskaże jakieś możliwości albo uświadomi jakąś prawdę. Dla części z Was, kochani, może być taka sytuacja, że ktoś tu dopuścił się jakiegoś oszustwa, kłamstwa, manipulacji, kradzieży czy cokolwiek innego ze względu na jakieś uzależnienie. I ta osoba może Was teraz powiadomić o tym, albo poprosi Was po prostu o jakieś wsparcie i myślę, że to wsparcie jak najbardziej otrzyma. I to będzie pierwszy taki krok do ruszenia naprzód i do zbudowania tak jakby nowego świata, do dobrej zmiany. O, to jest dobre właśnie z tym kołem fortuny. To będzie pierwszy krok naprawdę do dobrej zmiany i dla tej osoby, i myślę, że dla Waszej relacji również. Okej, okay. Co w pracy? Praca, finanse, tego typu rzeczy. Dziewiątka buław. Wiecie co? Z dziewiątką buław możecie natrafić na jakieś problemy w tym tygodniu. Mogą się okazać jakieś rzeczy trudne do przejścia, trudne do przebrnięcia. Dla części z Was, kochani, jest to informacja mówiąca, że po prostu będziecie już mieli tyle na głowie, tyle jakichś takich trudności, że będziecie już mieli ochotę walnąć to wszystko w diabły, właśnie wyjechać gdzieś i zostawić to wszystko w spokoju. Z dziewiątką buław też jest tutaj ta energia mówiąca, że nie warto się poddawać, że jesteście tak jakby już na zakończeniu, na mecie jakiegoś trudnego rozdziału i niedługo to wszystko się skończy i wstanie dla Was nowy świt. Zobaczmy dziewiątkę buław. Z dziewiątką buław też tutaj jest ważne, żeby spojrzeć bardziej na to, co już osiągnęliście, niż to, co przegraliście, albo to, co Wam nie wyszło. Bo z dziewiątką buław tutaj nie jedna bitwa z Waszej strony została obroniona, została wygrana. I tutaj myślę, że mimo wszystko jest więcej tych sukcesów niż porażek. Nawet jeżeli gdzieś tam na jakimś pewnym etapie czasu wydaje Wam się, że o Jezu, jest porażka za porażką. No właśnie, dziewiątka pentakli. Paść pentakli. No i śmierć, dokładnie, kochani, dokładnie. Właśnie to jest to, że coś niedługo się dla Was zakończy, coś niedługo się zakończy i przyniesie Wam pewien rodzaj spokoju. Dla części z Was może być tak, kochani, że faktycznie macie jakąś trudną relację w pracy z trudnym szefem, trudną osobą, trudnym klientem, co powoduje, kochani, wieczne jakieś rozczarowania, wieczne kłótnie i tego typu rzeczy. Ale Wy tutaj mam taką energię, że Wy wiecie, co chcecie osiągnąć. I trochę jest tak, że Wy nieustępliwy będziecie właśnie dążyć do zakończenia czegoś, do osiągnięcia czegoś po to, żeby odzyskać taki spokój i rozpocząć właśnie jakiś nowy rozdział. Więc kochani, nie poddawajcie się. To jest właśnie ta energia, żeby się nie poddawać, mimo wszystko dalej inwestować, robić małe kroki, skupiać się bardziej na tych plusach niż na tych minusach. Podążajcie za swoim marzeniem, podążajcie właśnie za jakimś rodzajem sławy, za swoim zwycięstwem, bo ono jest na horyzoncie. I myślę, kochani, że ta trójka mieczy przy diable też jest pewnego rodzaju energią, że te osoby, które gdzieś tam działały wbrew Wam i które były toksyczne dla Was, poczują rozczarowanie, poczują taki trochę rodzaj zazdrości i żalu. No ale to już nie Wasz problem. Wy odczujecie tu przede wszystkim spokój, bo tak jak mówię, uda Wam się coś zakończyć, a wraz z tym czuję, że przyjdzie właśnie dla Was taki nowy początek. No właśnie, manifestujecie coś tutaj dobrego dla Was. O, cesarzowa, obfitość, po prostu obfitość. No, kochani, będzie jakieś świętowanie. Więc nie poddawać się w tym tygodniu, nie poddawać się, bo czuję, kochani, że naprawdę macie szansę tutaj ukończyć coś trudnego i zyskać dużo właśnie w tej sytuacji. Dobra, rada. Królowa Pentakli. Skup się na tym, co stabilne. Skup się na swojej przyszłości. Długoterminowe plany są teraz bardzo ważne i stawianie na to, co przyniesie jakiś rodzaj stabilizacji. Czy to w związkach, czy w relacjach, czy w Twojej przyszłości zawodowej. Jak najbardziej jest to ważne. Jeżeli masz dzieci, warto by było skupić się na tych dzieciach w tym tygodniu. Z Królową Pentakli też zwróćcie uwagę na swoje ciało, na to, ile śpicie, co jecie, w jaki sposób odpoczywacie, czy się ruszacie, czy się nie ruszacie. Także tutaj ciało będzie niezwykle istotne dla Was właśnie w tym tygodniu. Zadbanie o swoje ciało. Zobaczmy tą królową pentakli jeszcze na koniec. Dziewiątka mieczy. Wieża. I trójka kielichów. Królowa buław, trójka. Powiem Wam tak, moi drodzy, jeżeli faktycznie jesteście w jakimś trójkącie miłosnym i pojawi się ktoś do
nie wiem, czy właśnie jakiegoś romansu, czy coś takiego, stres Was zeżre, więc tu jest ważne, że im szybciej podejmiecie decyzję o ruszeniu naprzód albo o rezygnacji z tego, tym lepiej, kochani. Ja widzę, że część z Was właśnie może pójść w kierunku tutaj jakiegoś romansu, odejść od partnera, partnerki w kierunku właśnie nowej miłości. I czuję, że dla części z Was to będzie właśnie dobra decyzja, że to będzie coś, co uwolni Was od tego, co nie trzeba i przyniesie dużo radości do Waszego życia. Więc powiem Wam tak, że jeżeli jesteście faktycznie w jakiejś trudnej relacji, toksycznej relacji, niefajnej relacji, to naprawdę lepiej pójść do przodu niż niepotrzebnie się męczyć. Szczególnie jeżeli na Waszej drodze pojawi się ktoś nowy, ktoś, do kogo Wasze serce mocniej zabije i ktoś, kto wywoła właśnie uśmiech na waszych twarzach, nie? Mhm. Dokładnie. No tutaj też jest ta energia, kochani, stąd, więc jeżeli coś wywoła Wasz stres, coś wywoła Was szok, starajcie się zachować taką opiekuńczą energię i bądźcie dobrym przyjacielem dla kogoś, kto faktycznie tego będzie potrzebował. Dobra, słoneczka, kryształowy aniołek dla Was na ten tydzień, zobaczmy. Jacie, macie rodochrozy, to samo co barany przed chwilą miały, ciekawe. W ogóle ja mam wrażenie, że byki i barany mają często bardzo takie nawiązujące do siebie czytania, więc nie wiem, czy Wy macie do czynienia z jakimiś baranami, czy macie baranów w swoim horoskopie urodzeniowym, ale one bardzo często się łączą, te czytania. Dobra, rodochrozy, kochani, bądź dla siebie delikatny. Dużo przeszedłeś i potrzebujesz czasu, by uleczyć się i odzyskać zdrowie. Czyli, kochani, to co powiedziałam przy Królowej Pentakli, zadbać o swoje zdrowie, zadbać o regenerację, może faktycznie wyjechać gdzieś, może bardziej zadbać o swoją przestrzeń, uleczyć się. To będzie niezwykle ważne dla Was, moje drogie byki. No i na koniec pytanie i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2 i 3. Dobra, mamy to. Odpowiedź numer 1 brzmi: idealny moment. Odpowiedź numer 2 brzmi: mało prawdopodobne. I odpowiedź numer 3 brzmi: poproś innych o wsparcie. Pięknie. Dobra, moje drogie byczki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę powodzenia, udanego tygodnia. No i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.